Szykujcie się na kolejny wzruszający sezon Rolnik szuka żony. Przygotujcie się na emocje, które poruszą Wasze serca. Uwielbiany program powraca z nowymi, ciepłymi historiami, autentycznymi relacjami i być może kilkoma łzami wzruszenia. Każdy odcinek przyniesie coś wyjątkowego. W tym sezonie pięcioro rolników – Wiktoria, Marcin, Sebastian, Rafał i Agata – otwiera swoje serca i gospodarstwa na możliwość odnalezienia prawdziwej miłości. Każdy z nich ma nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Z pomocą zawsze uroczego prowadzącego, widzowie będą świadkami wzlotów i upadków ich podróży. Każda rozmowa i spotkanie będą pełne emocji. Już od pierwszego odcinka jasne jest, że ten sezon będzie pełen niespodzianek. Nikt nie wie, co przyniesie kolejny dzień. Każdy z rolników ma unikalną osobowość i wciągającą historię, co sprawia, że widzowie od razu się z nimi utożsamiają. Ich codzienne życie jest pełne wyzwań i radości. Gdy nerwowo oczekują na listy od potencjalnych kandydatów, napięcie jest wręcz namacalne. Każdy list może zmienić ich życie. Czy znajdą kogoś, kto zrozumie ich styl życia? Czy uda im się połączyć swoje marzenia z rzeczywistością? Czy miłość rozkwitnie wśród snopków siana i zwierząt gospodarskich? Czy serca rolników zostaną wypełnione szczęściem? Jedno jest pewne. Wszyscy rolnicy zaufali przeznaczeniu, stawiając na szali swoje serca dla szansy na znalezienie kogoś wyjątkowego. Ich odwaga jest godna podziwu. Gdy wyruszają w tę emocjonalną kolejkę górską, widzowie będą im towarzyszyć, dopingując ich na każdym kroku. Każdy moment będzie pełen napięcia i wzruszeń. Więc chwytajcie za chusteczki i przygotujcie się na niezapomniany sezon Rolnik szuka żony. To będzie podróż pełna emocji i niespodzianek. Wiktoria, pełna energii i pewna siebie 24-latka, szybko stała się ulubienicą widzów. Jej charyzma i naturalny urok przyciągają uwagę każdego, kto ją spotka. Swoim zaraźliwym uśmiechem i naturalnością skradła show od samego początku. Jej autentyczność sprawia, że ludzie czują się z nią związani. Ale nie tylko jej urok osobisty przykuł uwagę widzów. Wiktoria jest również gwiazdą mediów społecznościowych. Jej posty i relacje zdobywają tysiące polubień i komentarzy. Jej popularność w sieci, gdzie dzieli się swoim życiem na farmie, wzbudziła duże zainteresowanie wśród potencjalnych kandydatów. Ludzie są zafascynowani jej codziennym życiem i autentycznością. Kiedy listy w końcu nadeszły, Wiktoria była w szoku. Nie spodziewała się tak ogromnej reakcji od swoich fanów. Rekordowa liczba 266 listów była zaadresowana do niej, a każdy z nich wypełniony był nadziejami i marzeniami o zdobyciu jej serca. To było coś niesamowitego. Sama ilość poczty była przytłaczająca, nawet dla kogoś przyzwyczajonego do uwagi. Były serdeczne listy, zabawne anegdoty, a także wyznania miłości, a nawet kreatywne filmy od wielbicieli, którzy chcieli się wyróżnić z tłumu. Każdy chciał pokazać, jak bardzo jej zależy. Kiedy Wiktoria zaczęła przeglądać listy, poczuła mieszankę ekscytacji i tremy. Każdy list był wyjątkowy i pełen emocji. Tak wiele osób chciało ją poznać, ale wiedziała, że na randki może wybrać tylko garstkę. Musiała podjąć trudne decyzje. Presja była duża, ale Wiktoria wydawała się zdeterminowana, by podejść do zadania z otwartym umysłem i nadzieją w sercu. Wiedziała, że to może być początek czegoś wyjątkowego. Marcin, dobroduszny i pracowity rolnik, podchodzi do perspektywy znalezienia miłości z mieszanką nadziei i zdenerwowania. To małomówny mężczyzna, ale jego szczery uśmiech mówi sam za siebie. Marcin szuka kogoś, kto ceni sobie proste rzeczy w życiu, nie boi się ciężkiej pracy i chętnie wkroczy w rytm życia na wsi. Na początku jest trochę nieśmiały, ale pojawienie się listów wywołuje falę ekscytacji. Czytając wiadomości, Marcin jest poruszony szczerością i życzliwością wyrażoną przez kobiety, które do niego napisały. Jest zaskoczony i wzruszony odzewem, uświadamiając sobie, że jest wiele kobiet, które szczerze chcą go poznać. Wśród listów jeden w szczególności przykuwa jego uwagę. To list od kobiety, która wydaje się podzielać jego miłość do natury i pasję do rolnictwa. Czuje się zaintrygowany jej słowami i jej oczywistym uznaniem dla jego stylu życia. Czy to może być początek czegoś wyjątkowego? Czas pokaże, ale ta możliwość budzi w oczach Marcina promyk nadziei. Sebastian, szorstko przystojny 44-letni mężczyzna, ma w oczach nutkę smutku. Przeszedł bolesny rozwód, który pozostawił go nieco ostrożnego. Mimo to, Sebastian jest zdeterminowany, by ponownie odnaleźć miłość.
Z miłością i dbałością wyremontował swój dom, tworząc przytulne miejsce dla siebie i, miejmy nadzieję, dla kogoś wyjątkowego, z kim będzie mógł je dzielić. Nadejście listów wywołuje w Sebastianie mieszane uczucia. Początkowo waha się, niepewny, czy jest naprawdę gotowy, by ponownie się otworzyć na ryzyko zranienia. Ale gdy czyta wiadomości, w jego wnętrzu rozpala się iskierka nadziei. Kobiety, które do niego napisały, wydają się szczere, przyciągnięte jego dobrym sercem i poświęceniem dla gospodarstwa. Jeden list w szczególności zwraca jego uwagę. To list od kobiety o imieniu Anna, a jej słowa głęboko rezonują z Sebastianem. Łączy ich miłość do zwierząt, pasja do gotowania i wiara w znaczenie rodziny. Zachęcony jej listem, Sebastian postanawia zaryzykować i do niej zadzwonić. Ich rozmowa jest pełna śmiechu i swobodnej rozmowy, co daje Sebastianowi odnowione poczucie optymizmu. Rafał przytłoczony możliwościami. Rafał, przystojny i czarujący 38-latek, podchodzi do programu z mieszanką ekscytacji i tremy. Jego serce bije szybciej na myśl o tym, co może się wydarzyć. Niedawno zakończył długoletni związek i wciąż leczy złamane serce. Wspomnienia wciąż są świeże, a ból czasem nie do zniesienia. Chociaż pragnie ponownie odnaleźć miłość, boi się też zranienia. Jego serce jest pełne nadziei, ale i obaw. Ogromna liczba listów, które otrzymuje, zarówno ekscytuje, jak i przeraża go. Każdy list to nowa możliwość, ale i nowe ryzyko. Nigdy nie uważał się za szczególnie szczęśliwego w miłości, a sama ilość odpowiedzi od kobiet, które chcą go poznać, jest zarówno pochlebna, jak i onieśmielająca. Rafał czuje się przytłoczony, ale i zaintrygowany. Godzinami ślęczy nad listami, próbując wyczuć kobiety kryjące się za słowami. Każdy list to nowa historia, nowa osobowość do odkrycia. Czuje się przyciągnięty do niektórych listów, zaintrygowany historiami, które opowiadają i osobowościami, które ujawniają. Każdy list to nowa przygoda. Jeden list w szczególności przykuwa jego uwagę. Jest coś wyjątkowego w słowach tej kobiety. Pochodzi od kobiety, która wydaje się dzielić jego zamiłowanie do przygód. Dziwaczne poczucie humoru i uznanie dla prostych rzeczy w życiu. Rafał czuje, że może być to ktoś wyjątkowy. Czyta i odczytuje jej list, czując iskrę więzi, o której myślał, że już nigdy nie poczuje. To uczucie jest dla niego nowością. Czy to może być początek czegoś wyjątkowego? Rafał zastanawia się, czy to właśnie ona. Rafał jest ostrożnie optymistyczny, ale wie, że droga do odnalezienia miłości rzadko bywa prosta. Mimo to jest gotów podjąć ryzyko. A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Kogo wybiorą? Rolnicy podjęli decyzję, a emocje sięgają zenitu. Oglądajcie dalej, aby dowiedzieć się, które relacje rozkwitną, a które drogi się rozejdą. W każdym sezonie widzowie śledzą podróż miłości i pracy na roli. To wyjątkowe połączenie romansu i ciężkiej pracy urzeka widzów na całym świecie. Szczere relacje i wzruszające momenty sprawiają, że fani wracają sezon po sezonie. Nieprzemijający urok Rolnik szuka żony tkwi w jego autentyczności. Nie chodzi tylko o znalezienie miłości, ale o budowanie wspólnego życia, zakorzenionego w ziemi i wspólnych marzeniach. Ta ponadczasowa opowieść wciąż rezonuje z widzami, czyniąc z programu ulubiony program wielu osób. Kończąc kolejny sezon, wznosimy toast za nowe początki i drugie szanse. Miłość i rolnictwo mogą mieć swoje wyzwania, ale oferują też niesamowite nagrody. Za rolników i ich wybranych partnerów, którzy wyruszają w podróż pełną nadziei i obietnic.